Siema, z tej strony Michu i dziś przedstawię Wam poradnik na temat tego, jak przyspieszyć komputer. Otóż zacznijmy od podstawowej opcji, jakie mamy w systemie Windows. Otwieramy pasek Start i wpisujemy msconfig. Otworzy nam się okienko z konfiguracją systemu Windows. Przechodzimy do zakładki Uruchamianie. Tu, w tej zakładce, mamy wszystkie programy, które włączają się wraz ze startem systemu. No, zapewne jak coś instalujecie, to są te aplikacje, które uruchamiają się ze startem systemu i zaśmiecają tylko nam system lub spowalniają włączenie się systemu. Więc najlepiej ograniczyć się do jak najmniejszej liczby programów, które uruchamiają się wraz ze startem systemu. No więc tak, gdy mamy różne programy i jakieś niepotrzebne, odznaczamy. Tak jak ja to mam odznaczone, na przykład Dropbox, Rainmeter, Java, bo rzadko je potrzebuję, Skype, QuickTime, coś tam, Google, coś tam, Demon Tools i takie tam. Więc zostawiamy tylko sterowniki, na przykład do karty dźwiękowej, sterowniki do karty graficznej. RocketDock to jest ten program, co tu widzicie, ten pasek, to jest od programu RocketDock, więc ja to mam zaznaczone, bo nie korzystam z ikon, tylko z tego paska. Ale wy pewnie będziecie mieć tylko najprostszy antywirus, sterownik do karty dźwiękowej, sterownik do karty graficznej i to polecam zostawić. Przechodzimy do zakładki rozruch. Klikamy opcję zaawansowane i ustawiamy, zaznaczamy liczbę procesorów i wybieramy. Tu będą pokazane nasza liczba rdzeni, jakie posiada nasz procesor. No więc, żeby system szybciej się uruchamiał, wybieramy wszystkie, tu będą wszystkie dostępne rdzenie i wybieramy, jak mamy procesor 4 rdzeniowy, wybieramy 4, jak mamy 3, to 3, jak mamy 6, to 6. I tak dalej, więc ja mam tu zaznaczone 2. Wszystkie opcje zostawiamy takie jak są i zaznaczamy OK. Dalej, co tu możemy? Tu chyba nic. A, limit czasu wyświetlania się liczby systemów. Ustawiamy na 1 sekundę, system powinien się szybciej bootować. Ogólne, tu zostawiamy wszystko. Narzędzia, tu w sumie też nie ma nic, więc klikamy zastosuj i OK. Następnym krokiem do przyspieszenia naszego systemu będzie użycie programów czyszczących rejestr i czyszczących tak jakby śmieci pozostawiane przez różne aplikacje. Więc program nazywa się CC Cleaner, dostępny w darmowej wersji do pobrania w internecie. Link postaram się zamieścić w opisie filmu. No więc tak, otwieramy okienko CC Cleaner i w tym okienku mamy podstawowe informacje na temat naszego komputera. Posiadany system operacyjny, procesor, ilość pamięci RAM, karta graficzna i tym podobne. U góry jest wersja programu. I dla jakiej wersji systemu jest on przeznaczony? Czy jest to 2-bitowa, czy 64-bitowa? No więc tak, pierwsza zakładka to cleaner, czyli no po prostu czyszczenie różnych aplikacji śmieciowych. Śmieci, które ma pozostawia jakaś aplikacja. No więc tak, w Internet Explorer, jeśli nie korzystamy, zaznaczamy wszystko. Windows Explorer, polecam zaznaczyć tylko to, co ja mam zaznaczone. Uruchom, inne pozycje, MRU. Pamięć podręczna miniaturek i listy ostatnio uruchamianych paska zadań. Hasła sieciowe na... No polecam odznaczyć i ostatnie dokumenty również. O, coś mi się wyświetla GG, trzeba wyłączyć. I ostatnie pozycje również. System. W system zaznaczamy wszystko. Albo jak chcecie, ja zaznaczam wszystko. W zaawansowany zaznaczamy tylko stare dane, prefetch, pamięć podręczna kolejności w menu, ścieżka środowiskowa, pliki dziennika IIS. Dalej, przechodzimy do zakładki programy. Jeśli korzystamy z Mozilla, zaznaczamy tylko kompresuj bazy danych. No, resztę też możemy. To, co widzicie z gwiazdką, to jest dodatek do CC Cleanera, CC Enhancer. W podstawowej wersji mamy tylko pamięć podręczna, historia. No, oczywiście to, co jest bez gwiazdki. Więc jak chcemy, to możemy zaznaczyć wszystko. Ja zaznaczam tylko kompresuj bazy danych. Reszta potrzebuje czasem historii lub pobieranych tych... Historia pobieranych plików, więc to zostawiam. Google Chrome. No, mam tak po prostu i nie korzystam, więc zaznaczone. Dalej. Programy. Programy, no, zaznaczyłem wszystko oprócz antywirusa. Internet to wszystko mam zaznaczone. No, oprócz Skype'a, który trzyma moje hasła. Znaczy tych części Skype'a.
i oprócz Javy, tu tak samo TeamSpeak, tu jakiś uTorrent, coś tam, Multimedia, w Multimedia mam Adobe Flash Player, jakiś program, Microsoft Silverlight, to taka wtyczka do otwierania do otwierania filmików na niektórych stronach, do QuickTime Windows Media Player, narzędzia. W narzędzia mam wyznaczone tylko Camtasia Studio, Demon Tools, Install Shailet, coś tam, Magic ISO, Malwarebytes, Anti-Malware, Nvidia, coś tam, VirtualBox, Windows Defender i WinRAR. W Windows mam tylko Game Explorer, to pojawia się chyba tylko w Windowsie 7, 8 i Vista, gdzie mamy taki dodatek jak gry. Znaczy, no wiadomo, że mamy w każdym, ale tu, żeby coś pobrać, coś tam, takie głupoty. I coś tam resztę, to już zaznaczacie, co chcecie. No i klikamy analiza. System nam analizuje wszystkie pliki, jakie mamy, te śmieciowe. Widzicie, tu jest pasek postępu. Tu analiza zakończona, ile czasu trwała, ile danych zostanie usuniętych. Oczywiście jest to przybliżony rozmiar i końcowy rozmiar zostanie wyświetlony po wyczyszczeniu. Tu mamy, jakie pliki zostaną usunięte i ich objętość, wielkość. No, zaklikam, urucham cleaner. Czekamy trochę. Trochę to zajmie w tym wypadku moim. Właśnie to kompresuj bazy danych w Mozilla trwa najdłużej. No i widzimy tu 560 mega usunięto, czyli jednak więcej. No i takim oto sposobem odzyskujemy 560 mega na dysku. Przechodzimy do drugiej zakładki rejestr. W integralność rejestru zaznaczamy wszystkie dostępne możliwe opcje i klikamy skanuj, by znaleźć problemy. No i program nam skanuje rejestr w poszukiwaniu błędów i problemów. No i mamy coś takiego. To są te wszystkie problemy, tu nieprawidłowe rozszerzenia, coś tam, coś tam. Klikamy na praw zaznaczone problemy. I czy chcesz utworzyć kopię zapasową zmian wprowadzonych do rejestru? Jeśli robimy to po raz pierwszy, to zalecam tak. Gdyby były jakieś nieprawidłowości, to rejestr przywracamy. Tu wpisujemy na przykład nazwę, no to ja mam tak, jak jest w standardzie i dopisuję sobie datę. Na przykład piszę teraz 01 kwietnia i Enter. Klikamy napraw wszystkie zaznaczone problemy. Problemy naprawione. Dobra, co więcej o programie? Narzędzia. Mamy tu odinstaluj programy. Do tego przejdziemy później. Autostart. No to to już robiliśmy. Przywracanie systemu. Z tego nie korzystamy. I wymazywanie dysku. Z tego też nie korzystamy. No tu mamy opcje, jakieś informacje, ustawienia. No to już nieważne. Sami sobie sprawdzicie. Wyłączamy. Przechodzimy do następnego kroku, czyli odinstalowywanie niepotrzebnych nam aplikacji. Wchodzimy w panel sterowania, wchodzimy w programy i zakładkę odinstaluj program. Tu mamy listę niepotrzebnych nam programów. Znaczy wszystkich programów, jakie mamy zainstalowane na komputerze i tu usuwamy, no, coś, co już nie jest nam potrzebne. Na przykład, nie wiem, co ja tu mam niepotrzebnego. Nie no, chyba wszystko mi się tu przyda. Z tego, co widzę, to jakiś WinHex, to możemy odinstalować. Czy chcesz odinstalować WinHex? Tak. Dobrze, to już odinstalowane. No, w sumie to, co ma nam niepotrzebne, to odinstalowujemy. Dobrze, to jak już odinstalowaliśmy, to zamykamy. I teraz jest taka sprawa. Mam program, taki specjalny program, nazywa się Gboost. Przyspiesza on nam gry. Niby. No, w sumie to daje coś. I te zmiany są widoczne. No więc tak, pokażę teraz jego konfigurację. Chwilę musimy zaczekać, zanim się uruchomi. Właśnie nie wiem, co on się tak wolno uruchamia. Jak ostatnio coś się dzieje. Ale to chyba od nagrywania. No i co jest z nim? Jeszcze raz włączymy. Gboost. O, jest. Czeka na aktualizację. Powinien się już uruchomić. Czy chwila? Sorry za to, ale wolny komp, no to wiecie już jak jest. Może teraz lepiej. Program nam się otwiera. Zaznaczamy oczywiście tutaj Advanced Mode. Tu mamy taką skalę, nie wiem, chyba w procentach. Pokazuje on, na niby nam pokazuje, bo tak naprawdę jakoś w to nie wierzę, na ile procent wydajności
pracuje nasz komputer. No według niego to jakieś 69-8%. I tak, tu mamy opisane CPU usage, no to jej procent użycia naszego procesora, wolna pamięć, procent użycia wolnej pamięci, ile procesów i ile usług. Tutaj jest lista, na której zaznaczamy, co ma się wyłączyć podczas gdy naciskamy Prist to Boost. No więc tak, ja mam odznaczony antywirus odznaczony, bo no po prostu antywirus zawsze zostawiam odznaczony. Instant Messengers to włączony, Music Players tak samo, Themes i Aero. No to zaraz zobaczycie, o co chodzi. Internet Browsers włączone, Download Apps włączone, Wireless Bluetooth włączone, Printers włączone, Webcam Software włączone, Backup Software włączone, Audio Control Panel to jest sterownik dźwięku, więc to mam wyłączone. Sterownik grafiki wyłączony. To nie wiem co to jest, ale też zostałem wyłączony. Mobile Phone Service włączone, Software Licensing włączone, Virtual Drives, czyli na przykład Demon Tools. Wszystkie no nie, obrazy napisane w Demon Toolsie zostaną wyłączone. Wszystkie wirtualne dyski i Gamers Utils. No to mi się wydaje, że to jest coś takiego jak Punkbuster, czy co, no coś związanego z grami. Dobrze, gdy już wszystko zaznaczyliśmy, klikamy Prist to Boost. Czekamy chwilę. Jak widzicie, program, no zaraz zobaczycie. Jak widzicie, program przyspieszył mój komputer, niby, znaczy no, niby przyspieszył jednak. I według tego wskaźnika z 69% pojawiło się 90, ja wiem, 4, 3. No i widzicie, że CPU usage spadło. Wolna pamięć wzrosła, procesy się zmniejszyły i usługi również. No i o co chodziło w tym FEMS i Aero. I to jest właśnie to. Aero to jest przezroczystość, paska zadań i takie tam, że jak się najeżdżamy tutaj, to pojawiają się takie okienka, no to jest wszystko Aero. No jak widzicie, pasek robi się tak jak nam z Windows 9.5, ale podczas grania to chyba nie potrzebujemy. Niepotrzebny nam jest cały interfejs graficzny i w ogóle. A takie przyspieszenie da nam jakieś skok jakieś 5 FPS-ów. No zależy, na dobrym komputerze to może nie dać wcale efektu, albo chociaż 1 FPS, a na słabych komputerach, no, powinno dać wiele. Dobrze, gdy chcemy powrócić do standardowych wartości, klikamy Prist to Restore. Chwilę czekamy i wszystko wraca do porządku. Dobrze, GBoosta już wyłączymy. Jakaś strona się tu tworzyła, pewnie z GBoostem coś, ale nieważne. A nie, to pewnie Mozilla. No dobra. I tyle. No i to chyba by było właśnie na tyle. Co więcej. No nic, polecam jeszcze wyczyścić komputer z kurzu, zrobić to, co powiedziałem na filmiku i komputer powinien nam przyspieszyć. A jak wyczyścić komputer z kurzu? Ten filmik powinien pojawić się już jutro na moim kanale. No to dzięki za oglądanie. Zapraszam do subowania, łapkowania i komentowania. Dzięki wszystkim, cześć!